Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Dwa awanse, dwie wygrane ligi, dwie zmiany trenerów. Po sukcesie na parkietach drugiej ligi Śląsk postanowił się rozstać z Rafałem Kalwasińskim. Stery po nim przejął Tomasz Jankowski. Przygoda tego szkoleniowca z rolą pierwszego trenera wrocławian także nie trwała długo. Wygrał pierwszą ligę, wywalczył awans do ekstraklasy i zastąpił go Serb Milivoje Lazić. Jankowski jednak w klubie pozostanie, będzie odpowiedzialny w Śląsku za pracę z dziećmi i młodzieżą. Być może wspólnie z Jerzym Chudeuszem będą także współpracować z pierwszym zespołem. Decyzje zapadną w najbliższym czasie, podkreślił zarządzający klubem Michał Lizak. Wczorajsza konferencja prasowa przy Kosynierce rozpoczęła się od zapewnienia Lizaka, że Śląsk nie ma kłopotów z przejściem pierwszego etapu weryfikacji klubów przez Tauron Basket Ligę. Dokumenty niezbędne do weryfikacji zostały wysłane do ligi dużo wcześniej. Nie ma zagrożenia, że Śląsk nie wystartuje w Ekstraklasie. Po tych oświadczeniach nastąpiło klub programu. Do sali konferencyjnej wszedł Lazić i rzucił na dzień dobry cześć, cześć w kierunku dziennikarzy. Później już jednak nie powiedział ani jednego słowa po polsku. Po krótkim wprowadzeniu Macieja Szlachtowicza, menadżera klubu, i Michała Lizaka, głos zabrał nowy szkoleniowiec. Przedstawił się, opowiedział o swojej dotychczasowej karierze. Mimo młodego wieku ma już spory dorobek. Ukończył wyższą szkołę trenerską w Belgradzie. Przez 7 lat pracował z serbską młodzieżą, a potem został asystentem pierwszego szkoleniowca w Partizanie Belgrad, gdzie zdobył mistrzostwo i Puchar Serbii. Kolejnym krokiem w karierze była praca w Crvenie, gdzie najpierw był asystentem, a później head coachem. Był członkiem sztabu szkoleniowego drużyny narodowej Serbii podczas kwalifikacji do Mistrzostw Europy w 2009 roku. Lazić trenerskiego fachu uczył się też w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał w klubach NBA w Minnesocie, Timberwolves, Detroit Pistons i Chicago Bulls. Na Dolny Śląsk zjechali przedstawiciele aż 26 państw. Impreza jest rozgrywana w hali tenisowej koło hotelu GEM. Wszystko rozpoczęło się natomiast uroczystym otwarciem w auli Politechniki Wrocławskiej w czwartek. Później już uczestnicy mistrzostw przenieśli się na obiekty Namianowskiego. Zawody są rozgrywane w trzech kategoriach. Walczą juniorzy do 25 lat, juniorki do 25 lat i juniorzy do lat 20. Najwięcej zespołów zgłosiło się w tej pierwszej grupie o miano najlepszego teamu. Walczą 22 drużyny. Reprezentanci Polski w każdej kategorii należą do faworytów. Nasi kadrowicze bronią dwóch tytułów sprzed roku. W zawodach gra czterech brydżystów Politechniki Wrocław: Michał Klukowski, Maciej Bielawski, Katarzyna Dufrat i Piotr Marcinkowski. Po 9 rundach na prowadzeniu w gronie juniorów do lat 25 są Włosi, którzy o prawie 10 punktów wyprzedzają Polskę i o ponad 12 Danie. Wśród brydżystów 20-letnich biało-czerwoni także są sklasyfikowani na drugiej pozycji. Liderują Holendrzy, a na najniższym stopniu podium są Brytyjczycy w gronie kobiet. Polki zajmują trzecią lokatę, prowadzą Francuzki przed Holenderkami. Juniorzy starsi mają do rozegrania 21 rund, młodsi 19, a kobiety 18. Turniej zakończy się w hali tenisowej w sobotę. Tam też odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy. Szybkie tempo życia, dużo obowiązków, mało czasu na sportową zabawę. Redeco wychodzi temu naprzeciw, organizuje pierwsze nocne turnieje w squasha. Dzień często jest dla nas za krótki ze względu na obowiązki zawodowe, także szukamy pory wolnej dla nas. No i oczywiście, kiedy są korty wolne i często są to godziny właśnie nocne, wieczorne. Pierwsza próba nocnego grania już była i zdała egzamin. Teraz pora na większe wyzwanie, czyli cykl turniejów. Uczestnicy zmagań muszą zarezerwować sporo czasu, bo impreza może się zakończyć przed północą, może też jednak dużo później. Ciężko powiedzieć, wszystko to zależy od ilości osób zgłoszonych, ilości chętnych, którzy będą brać udział w takim turnieju. Przy takiej drabince 32-osobowej w turnieju Open sprawnie przeprowadzony turniej powinien zakończyć się około północy. Natomiast jeśli mamy większą liczbę zawodników, tak jak tutaj w przypadku ostatniego naszego turnieju, czyli przy 50 osobach startujących, mecz finałowy
odbył się po godzinie pierwszej, także już przekroczyliśmy, weszliśmy już w następny dzień. Ale dla zawodników wcale to nie był żaden problem. Po turnieju jeszcze część zawodników zawsze zostaje, przeżywa, analizuje poszczególne mecze, zagrywki, także na pewno w takiej squashowej, fajnej, miłej atmosferze można również po samym turnieju spędzić jeszcze w klubie czas. By móc wystartować w turnieju, na pewno trzeba się spieszyć. Zapisy potrwają jeszcze tylko nieco ponad dobę. Lista uczestników zostanie zamknięta jutro o północy. Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy można znaleźć na stronie www.redeco.pl w zakładce Squash Turnieje. Wystarczy tylko wejść na stronę, wysłać maila do nas z chęcią uczestnictwa w takim turnieju. No i oczywiście w odpowiednim momencie uiścić opłatę, która patrząc na możliwości i atrakcje, które będą przygotowane dla zawodników, jest niewysoka. Także wystarczy tylko troszeczkę chęci i zgłosić się do nas drogą mailową i na pewno miły piątkowy wieczór gwarantujemy. Inauguracyjne zawody wakacyjnego cyklu nocnych turniejów rozegrane zostaną 19 o 19. Areną piątkowych zmagań będzie oczywiście Centrum Squasha Redeco przy Strzegomskiej we Wrocławiu. Na partynicach przed początkiem sezonu nastąpiła prawdziwa rewolucja. Najpierw miłośnicy szybkości koni drżeli, czy wyścigi będą się odbywać. Później oklaskiwali zmiany, które w organizacji wyścigów zaszły, choć były pewne niedociągnięcia. 6 dni z gonitwami 2013 zakończyło się spektakularnym sukcesem. Przede wszystkim zmieniła się struktura koni biegających na torach i to jest bardzo łatwo policzalne. Nie ma już koni półkrwi. Zastąpiły je w tym sezonie folbluty, czyli najszybsza rasa wyścigowa i w związku z tym duża ilość gonitw dla koni pełnej krwi angielskiej, wspomagane koniami czystej krwi arabskiej oraz kusakami. Odbyło się 6 dni wyścigowych, rozegraliśmy 42 gonitwy, w tym 3 gonitwy z płotami, 4 gonitwy z przeszkodami oraz 8 gonitw dla koni biegających kusem. Sukcesem jest przede wszystkim to, że udało się na trybunę partynic ściągnąć tłumy kibiców. Ważnym magnesem dla fanów zawsze są zakłady bukmacherskie. Firma proponująca je w tym sezonie także stanęła na wysokości zadania. Jeżeli chodzi o inne liczby, to totalizator. W tym roku totalizator prowadzony jest przez inną firmę, nie przez Totolotek, ale przez totalizator sportowy, a raczej jego spółkę, córkę, firmę Traf. Obroty w totalizatorze wzrosły kilkakrotnie. I w te dni tak zwane powszednie, i w te dni najważniejsze, w dzień, kiedy była rozgrywana gonitwa o nagrodę prezydenta, obroty przekroczyły chyba pięciokrotnie obroty z zeszłego roku. Na wrocławskim torze wyścigowym trwa teraz przerwa. Organizatorzy gonitw jednak nie osiadają na laurach. Zdają sobie sprawę, że w drugiej części sezonu czekają ich najważniejsze gonitwy. Będzie się działo. 7-8 września. Wielka partynicka, wielka wrocławska. Dwie gonitwy najważniejsze w tym sezonie. Takie, jakie jeszcze się do tej pory na partynicach do tej pory jeszcze nie odbywały. Z ogromną pulą nagród. W wielkiej partynickiej, to jest gonitwie płotowej, jest to pula nagród 105 tysięcy złotych. W wielkiej wrocławskiej, następnego dnia 8 września w niedzielę, jest to pula nagród 175 tysięcy złotych dla zwycięskich koni. Dla zwycięzcy jest 100 tysięcy. Jeszcze we Wrocławiu o takie pieniądze konie i jeźdźcy nie walczyli. Wydaje mi się, że będzie to też magnes dla publiczności. My to oczywiście odpowiednio rozreklamujemy. Większość Wrocławia już o tym wydarzeniu wie. Reszta, mam nadzieję, także dzięki mediom się o tym dowie. Co jeszcze ważne, oprócz tych pieniędzy, te pieniądze ściągnęły oczywiście także najlepsze konie z Polski, ale także z zagranicy. Do Wielkiej Wrocławskiej mamy zgłoszone 22 konie, do Wielkiej Partyńskiej 21. Ponad połowa z tych koni jest z zagranicy. Zapisane są w tej chwili wszystkie najlepsze polskie konie i jedne z najlepszych koni czeskich i słowackich. Teraz konie trenowane na wrocławskich partynicach startują w wyścigach na innych torach. Pierwszy po letniej przerwie dzień z gonitwami na naszym torze jest planowany na 11 sierpnia. Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice.